Dzień dobry, poseł Jarosław Gowin, za panem, Platforma Obywatelska, Ministerstwa Sprawiedliwości, a przed panem? Przede mną w sobotę duże spotkanie w Krakowie, na którym powiem o kolejnym kroku. Jaki będzie kolejny krok? O tym w sobotę. Ten pierwszy to było pokazanie w poniedziałek zespołu ekspertów, z którymi będę współpracował przy tworzeniu programu rządzenia Polską w latach 2015-2019. Natomiast od razu mówię, proszę się nie spodziewać w sobotę, że powołam partię polityczną. Uważam, że... Bo nie ma pan pomysłu czy pieniędzy? Nie. Ani to nie chodzi ani o brak pieniędzy, ani o brak pomysłu, tylko przeciwnie, mam inny pomysł. Uważam, że w Polsce nie jest potrzebna partia polegająca na tym, że skrzykuje się paru polityków i tworzą coś nowego. Potrzebne jest wejście do polityki dużej rzeszy nowych ludzi, nad tym pracuję. A Przemysław Wipler i Paweł Kowal stoją w blokach startowych, a pan nie podnosi chorągiewki. Czy pan z nimi w ogóle rozmawia o swoich planach? Oczywiście, że rozmawiam i z Pawłem Kowalem, i z Przemysławem Wiplerem, i z wieloma innymi politykami, ale moja ocena jest taka, że nie należy się śpieszyć z żadną inicjatywą partyjną. A dlaczego? Najpierw zapytajmy Polaków o to, co chcieliby w Polsce zmienić i w co chcieliby się włączyć. Nowej partii nie zbudują. A może oni panu nie pasują po prostu? Nowej partii nie zbudują Jarosław Gowin, Paweł Kowal, Przemysław Wipler. Nową partię muszą zbudować setki albo tysiące ludzi, w tym także wielu spośród tych, którzy do tej pory nie angażowali się w politykę. Ale pytam, czy oni może panu nie odpowiadają jako współpracownicy? Zawsze ceniłem i od dawna przyjaźnię się z Pawłem Kowalem czy z Pawłem Poncyliuszem, z innymi liderami PJN-u. Wysoko oceniam działalność Przemysława Wiplera. Myślę, że będziemy dobrze ze sobą współpracować. Paweł Kowal mówił nawet 10 dni temu w tym studiu, że jest gotów z panem gryźć trawę i że PJN będzie zapleczem dla pana. Właśnie zaczynamy gryźć trawę, również z Pawłem Kowalem, ale nie w ten sposób, że tworzymy od razu nową partię. Nie, chodzi o to, żeby rozpocząć systematyczne prace programowe i tutaj zarówno kompetencje Pawła Kowala, jak i ekspertów, którzy mu towarzyszą, zwłaszcza jeżeli chodzi o obszar polityki zagranicznej, na pewno są bezcenne. Panie pośle, ale na co czekać? Wybory europejskie, czyli taki pierwszy moment, kiedy można się sprawdzić, są już tuż, tuż. Pani redaktor, pani namawia mnie do tego, do czego namawia mnie wielu polityków i nie wiem, wielu dziennikarzy. Nie śmiałabym pana namawiać. Po prostu sugeruję się pani taką drogę. Mam inny plan. Proszę mi wierzyć. Może to jest plan zły. To jest na pewno plan kompletnie inny niż to, co próbowali do tej pory realizować inni politycy znajdujący się w mojej sytuacji, ale ten plan jest przemyślany i będę go realizował konsekwentnie. To znaczy, że nie zamierza pan wystawić list do Parlamentu Europejskiego? To znaczy, że tę decyzję nie podejmę ja, tylko podejmie duże grono osób, które do tego czasu wokół siebie zgromadzę. Ale jak to, jakieś referendum będzie wewnętrzne w tym ruchu? Ostatnie dwa tygodnie spędziłem na podróżach po Polsce. Odwiedzałem tych, z którymi spotykałem się w ramach kampanii wewnętrznej w Platformie. Spotykałem się z wieloma nowymi ludźmi. To ich będę pytał o zdanie, jakie powinny być następne kroki ściśle polityczne. Natomiast do tego czasu będę pracował nad programem, będę też inicjował, no będę robił to, co miała robić Platforma. Będę uwalniał energię Polaków. W jaki sposób? O tym już w sobotę. Ale Platforma chyba też uwalniała na początku. Na początku uwalniała, dzisiaj pewnie jest z tym dużo, dużo gorzej. Traci pan zapał, impet troszkę, bo zobaczył pan notowanie i tylko 7% na to jeszcze nieistniejące ugrupowanie, a PJN miał 8%? Po pierwsze, w analogicznym notowaniu robionym na zlecenie faktów TVN PJN miał 8, ja 14. Po drugie 7%, a tak naprawdę 9, jeżeli odjąć niezdecydowanych. To jest znakomity wynik dla partii, która nie istnieje i to jest dowód na to, że są setki tysięcy Polaków gotowych obdarzyć mnie zaufaniem. Ale to jest też dowód na to, że Polacy lubią nowości. Determinacji i pracowitości nikt mi nigdy nie odmawiał. Z drugiej strony są supozycje, że pan myślał
o swojej partii od 2011 roku i dlatego tylko pan objął tekę ministerialną, zgodził się pan na tę propozycję, że chciał się pan wybić na niepodległość, a w ogóle chce pan być prezydentem oraz rządzić Polską w koalicji bez względu na to, kto wygra wybory. Tak, chcę rządzić Polską, współrządzić Polską i wierzę, że w roku 2015 powstanie lista w wyborach parlamentarnych, która wreszcie skończy z tym monopolem dwóch partii na scenie politycznej, bo konflikt między Jarosławem Kaczyńskim i Donaldem Tuskiem, czy między Platformą a PiS-em jest konfliktem jałowym dla Polski. Polska potrzebuje nowej oferty programowej, ale nie polegającej na tym, że się robi jakiś zlepek dotychczasowych, znanych od dawna szyldów, tych rozmaitych drobnych partii. Polska potrzebuje zupełnie nowej oferty. Do nowej oferty potrzebni są nowi ludzie. Ale nie zaprzeczył pan, kiedy powiedziałam, że chodzą słuchy, że pan chce rządzić w koalicji bez względu na to, z kim. Nie, oczywiście, że są ugrupowania, z którymi na pewno nie będę współpracował. Na wszystkie ugrupowania lewicowe ja mam poglądy zdecydowanie centroprawicowe. Ale podejrzewam, że gra będzie pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, a Platformą Obywatelską. Dzisiaj równie daleko mi do Platformy jak do PiS-u. Najpierw chcę doprowadzić do powstania jakiejś formacji politycznej, ale nie w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Potem wejść do Sejmu, a dopiero potem będą rozmowy, kto z kim współrządzi. Dzisiaj to jest kompletne dzielenie skóry na niedźwiedziu. A prezydentem chce pan być? Nie, nie mam takich planów. Od razu mówię, to nie wynika z żadnej fałszywej skromności, chociaż nigdy nie myślałem o sobie w kategoriach kandydata na prezydenta. Natomiast mnie interesuje władza wykonawcza. To jest, czyli taka realna władza, realne zmienianie rzeczywistości. Prezydent, głowa państwa, ma w Polsce bardzo ważną rolę, ale rolę symboliczną. A ci eksperci, których pan przedstawił kilka dni temu, to będą z panem na czas dłuższy, czy napiszą panu program i pójdą sobie? Takie są nasze plany, by do wiosny roku 2015, czyli przez najbliższych kilkanaście miesięcy, pracować nad programem. Nie ukrywam, że sam kiedyś, wiele lat temu, w drobnym zakresie uczestniczyłem w podobnych pracach. Chodziło o program opracowywany przez Jana Rokitę w roku 2004-2005. To był jak do tej pory najlepszy program rządzenia Polską. Chciałbym stworzyć program analogiczny. I gdzie jest teraz Jan Rokita z tym najlepszym programem? Pani redaktor, słyszałem ostatnio, czy czytałem o wypowiedzi Leszka Millera, że od programów politycznych ważniejszy jest kolor garnituru na konferencji prasowej. Moim zdaniem takie lekceważenie programu jest w gruncie rzeczy lekceważeniem wyborców. Pytam, gdzie jest teraz Jan Rokita? Pan może też być w podobnym miejscu za kilka lat. Jan Rokita dokonał pewnego wyboru życiowego, związanego też z wyborami życiowymi i politycznymi jego żony. Oczywiście, że gdybym chciał dbać o bezpieczeństwo, siedziałbym sobie spokojnie w Platformie i udawałbym, że nie dostrzegam tego, co minister Rostowski zamierza zrobić z naszymi prywatnymi pieniędzmi odłożonymi na prywatnych kontach emerytalnych. Czyli zdania pan nie zmienił, będzie pan głosował przeciwko tym zmianom? Oczywiście, że będę głosował przeciwko. Propozycje, które ostatecznie przedłożył, a właściwie zapowiedział premier Tusk, uważam za skandaliczny zamach na prywatną własność. Nie spodziewałem się, że w wolnej, demokratycznej Polsce coś takiego jest możliwe. Kojarzy mi się to raczej z czasami PRL-u. Może nawet ze stalinizmem, jak panu Forbesowi. Nie. Nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy, nie nadużywajmy dużych słów. Ja tylko zacytowałam Forbesa. Tak, ale czasy stalinizmu to są czasy okrutnych prześladowań, mordowania więźniów politycznych. Uważałbym taką analogię za całkowicie, nawet nie to, że chybioną, ale niestosowną. Panie pośle, jutro pierwsze czytanie projektu w sprawie aborcji. Chodzi o dopuszczenie... Chodzi o zablokowanie możliwości dokonania aborcji, jeśli płód jest głęboko uszkodzony, beznadziejna wyzdrowienie. Jak pan będzie głosował?
Nie, to nie chodzi o sytuację głębokiego uszkodzenia płodu. Tutaj chodzi o sytuację właśnie lekkiego, na przykład zespołu Downa. Bo tak naprawdę to jest przedmiotem sporu. Uważam, że ten projekt powinien trafić do komisji, że w Polsce powinna odbyć się publiczna debata na temat tego, czy dzieci z zespołem Downa powinny być zabijane. Czyli będzie nowa wojna o aborcję w Sejmie, tak? Ja nie chcę żadnej wojny i nie ukrywam, że będę się w najbliższych miesiącach koncentrował na problematyce gospodarczej. Tę uważam za najważniejszą, ale też nie zamierzam chować głowy w piasek. To, że dzieci z lekkim, mówiąc językiem medycznym, uszkodzeniem, dzieci z zespołem Downa pozbawiane są szansy życia, jest dla mnie moralnie nie do zaakceptowania. Panie pośle, Unia pozwie Polskę do Trybunału Sprawiedliwości za to, że nie wdrożyliśmy przepisów, które byłyby zgodne z dyrektywą dotyczącą warunków bezpiecznego przechowywania komórek rozrodczych. Tu bardzo chodzi... słusznie, bardzo słusznie. Ale bardzo słusznie. Ja chciałam zapytać, czy pan nie jest współwinny, bo pan pracował w zespole biotycznym, stał pan na jego czele i panu się nie udało doprowadzić do przyspieszenia. Dlaczego się nie udało? To jest pytanie do Donalda Tuska. Mój zespół przygotował wszystkie, nawet nie to, że rekomendacje. Przygotowaliśmy konkretne rozwiązania. Co więcej, jako minister sprawiedliwości przygotowałem także rządowy projekt tych uregulowań, a właściwie tę część, która była w gestii ministra sprawiedliwości. Trzeba pytać pana premiera, dlaczego on konsekwentnie w tej sprawie chowa głowę w piasek. No to jeszcze na koniec pana zapytam, jak pan, z jakimi uczuciami, refleksjami pan przyjmuje te doniesienia na temat domniemanej pedofilii polskich księży na Dominikanie? Każda pedofilia, niezależnie od tego, czy autorem takich odrażających czynów jest osoba duchowna, czy osoba świecka, to jest zbrodnia. I to powinno być jak najsurowiej piętnowane. I nie w kategoriach moralnych, tylko po prostu w kategoriach prawnych. Każdy, komu udowodni się akt pedofilii, powinien być surowo osądzony przez niezależny sąd. Dziękuję bardzo. Jarosław Gowin, były minister sprawiedliwości. I co jeszcze dodać? Dzisiaj poseł niezależny, ale także ktoś, kto wkrótce przedstawi plan działania do roku 2015. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.